zamknęło was wszystkich? Panie Józefie, ja tu prowadzę, a proszę mnie nie pouczać. Nie proszę pana. Wiem, co do moich obowiązków należy i bardzo proszę, panie, również zasady zna i bardzo proszę ich przestrzegać. Dziękuję. Proszę mnie, proszę mnie, temat mojego wystąpienia, Koszaleńska Ośmiornica, układ. Panie przewodniczący, szanowni zebrani, kontynuuję swoje dzieło i krucjatem o obalenie prezydenta Jedynskiego i tej skorumpowanej władzy TO. Na moje ostatnie czerwcowe wystąpienie podczas Trybuny Obywatelskiej pan prezydent nie raczył mi odpowiedzieć na piśmie. Panie prezydencie, dziwię się panu, że nie podał się pan do dymisji ze swoim rządzącym gabinetem. Prawdziwe oblicze tej władzy to stały scenariusz. Pustoszyć, nękać to miasto, bezkarnie okradać chęć śloty i żyć se dla wygody, pomnażając swoje bogate majątki. Państwo podli urzędnicy przymykają oko na oszustów i kombinatorów. Brak nadzoru, tylko pozostaje miłość do skorumpowanego AZS-u za 5 milionów złotych rocznie i tak od 10 lat. Patent na utrzymanie władzy, który powinien już dawno nie istnieć. Poseł i minister środowiska Stanisław Gawłowski, doktor tyran z plagiatem, wilk w owczej skórze. Wstyd i skandal i hańba polityczny. Politycznie jeszcze zarządza swoim folwarkiem. Takich ludzi trzeba eliminować z życia publicznego, bo są zagrożeniem w tej formacji. Takich jest wielu. Szanowni zebrani, przez 8 lat trwała degradacja sportu młodzieżowego przez prezydenta Nikityńskiego. Namaszczony przez poprzednika pan Jedynski kontynuuje to dzieło i dalej rozwala sporty młodzieżowe miasta. Jego powieści to film science fiction. Platforma Obywatelska była i jest źródłem konfliktów w Koszalinie. Koszalińskich radnych ogarnęła całkowita ślepota. Prezydent Jedynski wizjoner tylko do wymiany, natychmiast. Nie biednych i uczciwych mieszkańców i niewygodnych mu ludzi, ale to już jego końcówka. Działanie jego gabinetu przypomina zepsuty pociąg. Zasłonić okna i ogłosić pasażerom, że wciąż jedziemy. Od czasu świętej pamięci prezydenta Henryka Sobolewskiego zawsze byłem spykany na margines i zawsze miałem podgórkę. Nie daruję Platformy Obywatelskiej, która maszeruje do tyłu i rozwala ten nasz biedny Koszalin. Są tylko obietnice, bez pokrycia i lansowanie promowanie się na meczach AZS-u za pieniądze podatników. Bo po to jest, a także z gangsterami Andrzejem Radomskim zwanym Dżumą, 8 lat więzienia, którego promowali na galie MMA 2011 i honorowo objęli patronat. By pan Radomski mógł czynić dalej swoje dzieła w innym wymiarze czasowym, darmowa ochrona się przyda za profitem. Szanowni zebrani, ja, Józef Warcha, opowiadam wam, że w tym roku miałem 30 lat, jak zdobyłem pierwszy tytuł Mistrza Polski Seniorów dla Koszalina. A 2 tygodnie temu walczyłem na gali w Pruszkowie, organizowaną przez Orange Sport, w wieku 49 lat. Pokazałem, jaką mam duszę wojownika. Wygrałem. To była moja największa promocja, jaką kiedykolwiek w życiu miałem. A promuję to miasto i jestem na topie 30 lat. I pan prezydent Jedliński mówi mi i odpisuje, że moja formuła się wyczerpała. I na koniec jedno zdanko. Formuła, pana formuła na pewno się już wyczerpała. Jest pan przegrany w tym mieście. Szkoda Koszalina na dalsze lata rządu popaprańców, którzy zawodzą w każdej linii i w każdym calu. Mam nadzieję i dużo ludzi w Koszalinie, że po następnych wyborach nie dostanie po was ani śladu. A ja zrobię wszystko, aby tak było. Mamy marzenia, ale nie z tą władzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie Józefie i zapraszam pana Dominika Leszczyńskiego.